Słyszeliśmy przed chwilą, że w drugim dniu nowenny Pan Jezus prosił siostrę Faustynę, by modlić się za księży i dusze zakonne. Powiedział takie zdanie, które na mnie zrobiło wielkie wrażenie. Powiedział, że księża i siostry zakonne pozwoliły Panu Jezusowi przetrwać Jego gorzką mękę. Jest to jakaś wielka odpowiedzialność, jaka ciąży na każdym księdzu i ta świadomość, że sam fakt bycia księdzem, to, że są księża, że to pomogło Jezusowi przetrwać mękę, no to jest wstrząsające. Mamy szczególny czas. Więź między księżmi, duszpasterzami, a wiernymi zmienia swój wymiar, zmienia swoją formę. Ostatnio wieczorem otrzymałem SMS-a od jednego z księży, mojego młodszego kolegi, który tak napisał. Tęsknię za spowiedzią, za szkołą, za pełnym kościołem. Bardzo tęsknię. Myślę, że owszem, tęsknimy, ale przecież jesteśmy razem. Chociażby ta sytuacja, w której teraz jesteśmy, o tym świadczy, że znaleźliśmy jednak dzięki współczesnej technice sposób, żeby łączyć się w tym czasie, żeby być razem. Moi kochani, myślę, że czas jest trudny, ale Pan Bóg szykuje już wyjście z tej sytuacji. Mało tego, wczoraj ojciec Raniero Cantalamessa w rozważaniu w Bazylice Watykańskiej powiedział, że Pan Bóg, cytował tutaj świętego Augustyna, że Pan Bóg tylko wtedy dopuszcza jakieś zło, kiedy wie, że z tego będzie mógł wyprowadzić jeszcze większe dobro. Cała historia obrazu Jezusa Miłosiernego, koronki, święta Bożego Miłosierdzia jest jakimś wielkim przykładem, znakiem działania Pana Boga. 85 lat temu, równo 85 lat temu, Wielki Piątek, Pan Jezus poprosił siostrę Faustynę, żeby obraz z podpisem Jezu ufam Tobie mógł być wystawiony w miejscu publicznym. Wtedy ten obraz był jeszcze nikomu nieznany. Siostra Faustyna odczuła, że to miejsce ma być ostra brama w Wilnie. Gdyby sobie wyobrazić, o co to chodziło, to moglibyśmy sobie pomyśleć, że jakby ktoś dzisiaj wziął jakiś nikomu nieznany obraz i poprosił, żeby go wystawić obok obrazu Matki Bożej Częstochowskiej, na przykład na Jasnej Górze. To było po ludzku niemożliwe. Ksiądz Michał Sopoćko, dziś już błogosławiony, siedział w swoim mieszkaniu i pomyślał, no to jest jakaś fanaberia siostry Faustyny, to jest nie do zrealizowania. Kiedy tak nad tym myślał, nagle telefon. Odbiera telefon, po drugiej stronie ksiądz Stanisław Zawadzki, kustosz Ostrej Bramy. I ksiądz Stanisław mówi, proszę księdza doktora, mam prośbę o wygłoszenie triduum na zakończenie roku jubileuszowego. 3 dni, chodzi o kazania w Ostrej Bramie. Ksiądz Sopoćko wykazał się refleksem koszykarza i mówi, owszem, powiem te kazania, ale mam prośbę. Muszę sobie sam zrobić dekorację do tych kazań. Owszem, jak najbardziej, to jest nawet nam na rękę. I możemy się domyśleć, co było elementem tej dekoracji. Obraz Jezusa Miłosiernego po raz pierwszy doznał publicznej czci 85 lat temu, w 1935 roku, w Ostrej Bramie w Wilnie. A więc, jeżeli Pan Bóg ma jakiś plan, to on na 100% zostanie zrealizowany. I z tą myślą dzisiaj zostańmy w tą Wielką Sobotę ciszy. Pan Bóg ma swój plan. I na pewno go zrealizuje. Prosimy księdza biskupa o błogosławieństwo. Pan z wami. Z duchem Pana. Niech imię Pańskie będzie błogosławione. Teraz na wspomożenie nasze w imieniu Pana. Który otworzył niebo i ziemię. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący. Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Idźcie w pokoju Chrystusa. Bogu niech będą cię.